26 lutego. Trzecia obiekcja. Boża sprawiedliwość. Z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? 3 rozdział 6 wiersz. W Rzymian 3 rozdział od 1 do 4 apostoł rozwiał dwie pierwsze wątpliwości. Jego nauka nie podważa Bożego przymierza z Żydami. Jako specjalnym, wybranym ludem nie kwestionuje Bożej wierności. Trzecia wątpliwość dotyczy rzekomego podważania przez naukę Pawła Bożej sprawiedliwości. Ta trzecia obiekcja i odpowiedź Pawła nie są zbyt łatwe do zrozumienia w swych szczegółach. Jednak ogólny wniosek Pawła jest dość jasny. Logika Rzymian 3:5 jest następująca. Jeżeli nasza niesprawiedliwość sprowadza Bożą sprawiedliwość lub sprawiedliwość zwraca uwagę i wywyższa Jego chwałę, to nie byłoby właściwą rzeczą dla Boga potępiać grzeszników. Stąd wynika, że gdybyśmy nie zgrzeszyli, nie można by wykazać, że Bóg jest sprawiedliwy. A jeżeli grzesząc byśmy oddali Bogu taką przysługę, to dlaczego miałby nas karać za naszą pomoc? Wygląda na to, że Paweł był zawstydzony, iż poruszył tak niemądrą kwestię, dlatego dodał następujące słowa. Po ludzku mówię. Apostoł czuje się niewygodnie, że poruszył te wątpliwości, jednak jego odpowiedź jest zdecydowana. Jeszcze raz używa zwrotu z pewnością nie i podkreśla, że nie zgadza się z takimi niemądrymi rozumowaniem. Dlatego pisze, jeżeli Bóg nie jest sprawiedliwy, czy może być sędzią całej ziemi? I Paweł i jego odbiorcy byli tak pewni Bożej roli w sądzie świata, że apostoł odpowiada w formie pytania, przez co chce podkreślić, że Bóg na pewno jest sprawiedliwy, dlatego może być sędzią świata. Ponieważ żaden Izraelita nie miał wątpliwości w przyszły sąd i Bożą sprawiedliwość, dlatego żydowskie wątpliwości padały pod własnym ciężarem. Przewija się tu wciąż myśl Pawła z 2 rozdziału. Bóg ma prawo sądzić każdego, nawet Żydów. Apostoł jest pewien 2 rzeczy. Bóg jest sprawiedliwy i będzie sądził świat.